Dzięki temu urządzeniu m.in. schorzenia uroginekologiczne mogą stać się już tylko niemiłym wspomnieniem. Jest to urządzenie oparte na intensywnym polu elektromagnetycznym. Urządzenie, które daje możliwość bezinwazyjnego prowadzenia terapii. No, takiej krępującej dolegliwości, jaką jest nietrzymanie moczu, ale również to urządzenie ma dużo szersze przeznaczenie, dlatego że między innymi można również tutaj leczyć, stymulować pewne dysfunkcje seksualne, zaburzenia w obrębie prostaty w przypadku mężczyzn. Także pole działania tego urządzenia i tego zabiegu jest o wiele większe. Urządzenie od kilku dni jest w Ostrowcu Świętokrzyskim z przeznaczeniem do leczenia pacjentów z dolegliwością, jaką jest nietrzymanie moczu. Zaczynamy od grupy docelowej kobiet z tym problemem, czyli z wysiłkowym nietrzymaniem moczu. Taka terapia odbywać się będzie 2 razy w tygodniu przez 3 tygodnie. Czyli te 6 zabiegów to jest pełna dawka zabiegowa, to jest pełna terapia, tak? To urządzenie, ta akcja promocyjna będzie udostępniona dla około 40 kobiet, czyli jest to dosyć znaczna grupa. Te zabiegi będą odbywały się zupełnie za darmo, czyli wychodzimy naprzeciw, jak to się mówi, oczekiwaniom. Warunkiem skorzystania z terapii jest wcześniejszy zapis, którego dokonać można pod numerem telefonu 41 248 23 33 bądź osobiście w Centrum Rehabilitacji na ulicy Kopernika 14 w Ostrowcu Świętokrzyskim do poniedziałku 16 maja. Ponadto przed zabiegiem należy wypełnić ankietę, która zawiera niezbędne informacje na temat zdrowia pacjentów. Ta terapia również ma pewne przeciwwskazania, w związku z tym również musimy się w pewien sposób zabezpieczyć. Głównymi przeciwwskazaniami do wykonania tej terapii to jest oczywiście ciąża, oczywiście problemy onkologiczne występujące. Implanty metalowe w obrębie pola zabiegowego, czyli raczej nie jest to zabieg skierowany dla osób, które posiadają endoprotezę stawu biodrowego. Zaletą urządzenia jest fakt, że zabiegi są nieinwazyjne i komfortowe. Samo schorzenie nietrzymanie moczu jest dosyć krępujące, natomiast do tej pory wiązało się to z terapią, w której wykorzystywało się elektrody typu dopochłowego albo do odbytniczego. W tym przypadku jest to urządzenie zupełnie bezinwazyjne, czyli nie używamy żadnych wkładek, nie ma takiej konieczności. Działamy polem elektromagnetycznym podawanym z zewnątrz, czyli zabieg jest dyskretny, bezpieczny, nie ma potrzeby rozbierania się. Pacjent jest przygotowany do zabiegu w ten sposób, że ma założoną lekką bawełnianą bieliznę, bawełniane spodnie i w takim stroju można spokojnie poddać się temu zabiegowi. Na razie urządzenie w Ostrowcu Świętokrzyskim pojawiło się w związku z akcją promocyjną, ale jeśli będzie zapotrzebowanie na takie zabiegi i pozytywny odzew środowiska, urządzenie ma szansę zagościć w mieście już na stałe.